Dzięki sponsorowi dzisiejszego filmu przez najbliższy miesiąc nie będę musiał żreć trocin. Także zapraszam was na owskins.com, gdzie z kodem diabeł dostaniecie 10% więcej przy pierwszej wpłacie. A teraz zapraszam do odcinka. Umamli! Pierwsza mapa z powrotem. Znamy już tą mapę, jesteśmy niewinni, znowu lecimy od razu w kościory. Evron? No nie pierdziesz, że jesteś mordercą. Dobra, nie jesteś, uff. Ej, my gramy teraz na trzech serwerów, tak? Nie, na dwóch, cały czas na dwóch. Okay, dobra, dobra. Patrz, jaką czapkę. Przepraszam. Tak? Co tu się wydarzyło? Przepraszam. Przepraszam. I ja pierdykam, Evron, naprawdę. No. Powiem wam tak, jest szybka akcja, ja wbiłem, nie wiem kto był jeszcze w GPS-ie po prawej stronie. Patrz, ale ty byłeś, wbiłem we trójkę, Evron się patrzył na mnie tak przez chwilę, patrzał za mną w bieg, po czym nagle Evron znika, ale leży martwy bladi. Nie! Stał to, że ja nie wiedziałem o co chodzi, ja tylko biegałem. Unlucky, Evron. No nie udała się pierwsza runda, no nie udała się pierwsza runda. Evron, jesteś tak? On nie wiedział. Okay. Jak ja nawet nie wiedziałem, nie, ja nic nie mogę zrobić nawet. Nie mam żadnej akcji. Dobra, ja powiem tak, ja nie chcę znowu nabrać na beginner's luck jak alienowi. Uwaga, ja ufam. Dziękuję bardzo, Subika. Na czacie się zakładał, że Evronowi zajmie mniej niż minutę. Obok mnie był Zacha, ja nawet nie wiem co o co mi chce. Ja ogarnąłem, że się chodzi myszką w ogóle, a obok mnie mówi, że ja kogoś zabiję. No unlucky, unlucky. Teraz popularnym streamerem, który drze na ciebie mordę. Właśnie. Mam więcej widzów, mam rację, cicho! No, no tak, okay, oczywiście! Masz więcej głosów, tak. Jesteś dobra. Prezydentem, no tak Zacha, to działa, głosu. Nie? No i rip. Będzie niewinny. Nara. Ale panowie, co? Ale ja w pierwszej rundzie jestem zabójcą. Ej, ale dobra, pytanie. Pytanie, chodzi się tylko myszką, tak? Nie, możesz ustawienie sobie dać na klawiaturę. A no to dlatego ja tyle zwlekałem z morderstwem, jak ja chodzę myszką, potem muszę... I ja to mam pychać z takiej akcji. Trzy osoby w jednym pomieszczeniu i co? Zabija mnie, nie wierzę. Kurde, po prostu. Taki, no zdarza się, no. Czyli ja mam to niby ustawić tu nawet... A Ctrl z mouse plus keyboard. Tak. I czym się wykonuje akcję wtedy? Tabem ruszasz, spacją wykonujesz spację, tabem sprawdzasz mapę. Pega action, spacją wykonuje spację, pewnie. Spacją zatwierdzasz, aktywujesz coś. Oxygen depleting. Okej, czyli żebym zrozumiał. Morderca musi zabić wszystkich, ale tak, żeby nie ogarnęli, że to jest morderca. Jak w mafii, tak? Jak w mafii. A cywile, że tak powiem, muszą wykonywać zadania i morderca musi zabić wszystkich do momentu, aż nie ukończymy wszystkich zadań, tak? Dokładnie. Tak, dobra, okej. Okay. Ukończymy wszystkie zadania, to wygraliśmy. Dobra, okej, okay, no to już czaję. No to teraz... Czyli źle tłumaczyłem. Dobrze, Zacha, wytłumaczyłeś, bardzo dobrze. Okej, dobra, jest gadanie. Pierwsze co, się usprawiedliwiam, dlaczego biegłem w lewą stronę. Bo było emergency po prawej, ja pobiegłem na lewą stronę przez przypadek, bo mi się tam strzałka pokazała, ona była od fuela. I trochę głupotę odwaliłem. Dlatego pobiegłem na lewą stronę, bo minąłem was z czterech, się skapnąłem. Mówię, a trochę nie w tą stronę idę. Mandzio leżał na górze przy medyku. Kto biegł z góry? Górze? Ktoś nie przybiegł do tego, do pomieszczenia z tlenem, tylko pobiegł w dół. Nie, być może ja, bo okay. ja tam biegłem, ale zobaczyłem, że wszystko jest okej, okay, poszedłem robić tam zadanie mem akurat. Przepraszam, mam jeszcze pytanko. Okej. Okay. Tak? Czyli sabotaż jako imposter, to ja mogę niszczyć to, co wy już zrobiliście, jakby? Przeszkadzać nam możesz. Przeszkadzać, ale nie, jakby niszczyć. No dobra, generalnie widziałem Young Mickiego na kamerach. I co z tym faktem? Miki był ze mną tam gdzieś. Tak, tak. Ja nie wiem, ja nie mam głosu. No ja mówię, znalazłem... Natomiast Zacha zbiegał w dół, pomimo że tlenu prawie. Ale pytanie, czy był w stanie tam być. Ogólnie, kto biegł z... Ja tlen robiłem razem z Mikim na górze. Z górnego pomieszczenia z silnikami, kto biegł z lewej strony? Ale prostu w górę, bo ja biegłem w dół. Ja biegłem w dół, jak ty z tego powiesz. Bo potrzebuję ludzi, którzy byli po lewej stronie w dużym pomieszczeniu z silnikami. Z tamtej strony biegli. To ja biegłem z tamtej strony w dół po tamtej stronie. Dobra, i kto był jeszcze z wami po tamtej stronie? Bo ktoś, kto przechodził w górze, musiał Mandzie walnąć po drodze.
A to nie, to ja widziałem na dole aliena chyba. To mi się wydaje, że czysty. Jest. Ja nie widziałem tego ekstra. Ja byłem na górze po prawej w tym pomieszczeniu, gdzie jest tlen i jakieś roślinki. Ja na początku byłem na kamerach, patrzyłem sobie i potem jak oksygen walnęło, wyszedłem, bo Madzio szedł generalnie w moim kierunku, stwierdziłem, że nie ufam Madziowi, poszedłem w dół. Myślę, że to jest... Ja daję skip. Czyli skip nie, po prostu. No nie, no co ty. No ale skipnę, tak, ja, tak ja o. Bo nie mam, nie ma pewności. Nie mam pewności. Nie mam pewności, trochę duży chaos był w tej rundzie, więc skipa, walimy. Czyli nikt, tak? Aha, tak, okay, nikt, okay. Jest skip, no. Ale się zahazuje. Stawiam stan, że to jest Miki, bo chyba tylko Mikiego tutaj nie widzieliśmy. Więc może być to rzeczywiście Miki. Możesz robić zadania, jak najszybciej. No, możesz robić zadania, jako duch. On sabotować może jako duch. On może nie, sabotować. No sabotować mogę. Tylko ja nie za bardzo wiem, co to są za misje. Tutaj się coś robi specyficznego? Musisz pójść tak. Na przykład połączyć, naprawić gdzieś kabel. Naciśnij taba i powinieneś widzieć swoje misje. Znaczy, bo teraz jeżeli naklikniesz taba, to masz tylko sabotaże, ponieważ i możesz ten sposób pomagać swojemu kumplowi za pomocą sabotowania tutaj drużyny. My sami nie wiemy, co wszystkie sabotaże robią, ale generalnie to są misje, które polegają na tym, że gracze muszą... Ale każdy ma personalne misje, tak? Na przykład ja, nie, tak. Jakbym był cywilem, to nie widzę zadań, powiedzmy. Nie, każdy ma inne. Ale każdy ma tej samej puli zadań. Okej, dobra. Znaczy mogą się powtarzać, to nie znaczy, że jak ktoś zrobi, to już to ma do zrobienia, nie? Niektóre zadania mają animację. Również. Znalazłem ciało i przebiegały dwie osoby. Nie jestem pewien, czy nie był diabeł Blaszka. I ktoś. Dobra, mam panowie podejrzenie. Totalnie ciało. Totalnie ciało olali. Dobra, pomówmy po kolei. Gdzie było ciało w ogóle? Jak dla mnie to Blaszka. Tam, gdzie się łączy kabelki, w tym, gdzie jest mnóstwo tych takich... Panowie, 100% info, chcecie? No to dawaj. Czy normalni ludzie mogą używać wentów? To nie. No to Blaszka, dziękuję. To teraz ja jeszcze wam coś powiem. Moment, przed chwilą mnie wyszedł z wenta. No, jeśli dobra. Chcecie kolejnych 100% legit info, miałem animację na ekranie, że zielony skin zabijał innego. No to mamy, dziękuję bardzo, Blaszka. Ja znałem, ale a druga ja dosłownie byłem przy śmierci, nie? Mówiłem, jak sobie 100% widzę patrola nad wentem i od razu mam killa, co nie? Łatwy kill, wracam się wentem z powrotem i nagle druga trzy osoby wchodzą do tego samego pomieszczenia. Druga osoba to jest diabeł. Ja nie jestem. Ale Evron był drugą osobą, czy trzy osoby? Ja nawet nikogo nie widziałem, co tam będę autentycznie. Bo faktycznie zginąłem i nawet nie zauważyłem, że to ja. Przepraszam najmocniej. Widziałem, jak kogoś ścigał zielony skin, szkoda, że to byłem ja. Ale też tak zrobiłeś, zostałeś. No wiem, dlatego przepraszam, naprawdę nie chciałem. Ja wczoraj dokładnie to samo zrobiłem. Jeszcze jedna osoba, play again. Ale Blaszko, wiesz, pecha z tym wentem. Zanim zaczniemy kolejną rundę. Ja myślałem w ogóle, że ja świadkiem jestem tego. Nie, chyba pretty straightforward. No nie wiem generalnie, jak wyglądają zadania, ale będę miał je na mapie, tak? One są level debil. Dasz radę. No, nawet ja daję radę. Na górnym rogu może. Dobra, dawajcie, startujemy. Ja no, się takie konsolki podświetlały. O Jezusiu. Kegwu, no. Kegwu. Cichutko. Jak ktoś zwiększyłem czas na dyskusję, żeby nie było przekrzykiwania. Cicho! Ja to jest dobry plan akurat, żeby zwiększyć czas na dyskusję, bo jeszcze... Tam mam questa, dobra. No, teraz wydaje mi się, że... O, blacha, nie walnij mnie, proszę, błagam, blacha, nie bij. Proszę. Cox. Oczyścił się troszeczkę blacha w moich oczach przez to, że przyszedł, zobaczył mnie rzeczywiście i mnie nie walnął. No ale to nic nie zmienia, widzowie, nadal. Admin room, okej, przejdźmy sobie do admina. Blacha, nie walnij mnie, błagam. Zostałem sam, ale nikt mnie nie walnie, bo tutaj były 4 osoby przed sekundą, więc by był głupi, gdybym mnie pokonał. Jest okej. Okay. Kwiatkot. Okej, już myślałem, dobra, że ja kto znalazł ciało? Znalazłem ciało. Znalazłem Mandzia. O, dwa ciała. Dwa ciała nawet. Ciała. Znalazłem Mandzia w elektrowni.
No Maszka, ale ty w tej elektrowni już stałeś, jak ja wbiegłem, to wtedy zgłosiłem. Elektrowni? Gdzie nie, ja dopiero wbiegłem do elektrowni, tam cię nie było nawet. Byłem dla Diego i chyba się będą. Tak, koło mnie był praktycznie cały czas Zacha i Nexy. Nie ma opcji, żeby oni mogli zająć. Nie, ja powiem tak, ja Blaskę widziałem prawie cały czas. Bo ja żeby u ciebie też widziałem ciągle i dziwnie mi się ruszałeś czasami nawet. Ja się widziałem z Zachą i Nexy praktycznie cały czas. Też tak uważam, Zacha i Bloody odpadają, bo byłem z nimi, a ciało zupełnie gdzie indziej. Dobra, no to eliminujmy. No ja odpadam, na pewno Blaszkę widziałem przez cały czas, bo jak robiłem na dole kable w tym communication roomie, czy tam, nie pamiętam jak już był quest, to mi się pokazał wtedy zielony skin, zajrzał na mnie i tylko mówię, tylko mnie nie zabij, nie? Proszę cię. I nagle się cofnął, uciekł w drugą stronę. Ale teraz Zacha mówi, cię rzucałem, że jak zbliż Zacha do tego pomieszczenia, to Blacha wtedy zgłosił. I to jest mocno podejrzane. No, naprawdę, potwierdzam. Ja wszedłem do no, ja wbiłem do elektrowni, ja miałem zadanie tego, w nawigacji, z nawigacji wszedłem do tego. No tak, no według mnie Blacha jest jedyny niewinny, no bo tylko jego mogę potwierdzić, rzeczywiście nic nie zrobił. Kto? Blacha według mnie jest niewinny, no. Ja skipuję, nie mam, no, nie mam. Dobra, to ja też skipuję w takim razie. Ja nie mam ja skipuję tutaj. Też, bo... Za mało ja jest powodu, nie ale Nexe i Zacha i ja byliśmy razem. Ewentualnie, czy no mamy... poczekajcie, ktoś widział Wrona w ogóle? Nexe i podejrzani. Co? Byłem przy was tam i poszedłem robić questa na dole. Ja też byłem. Ja teraz byłem w tym... Dobra, czyli najbardziej podejrzany Nexe, tak? Czemu ja przyjechałem z Bladim, co? Cio! Nie. Ajajaj, młyn. Zobaczmy te kamery widzowie, co? Blacha przychodzi przy kamerach. Evron znowu się dziwnie czai. Jeżeli teraz coś się odpali, to znaczy, że będzie Evron. Nikt do mnie na razie nie podchodzi. Alien w medyku. Zacha do mnie podchodzi. Zacha, ktoś by z Zachą poszedł na górę. Evron medyk. Czekajcie. Jedna rzecz. Jeżeli teraz... Jeżeli w tym... Co jest? Ktoś wchodził. Poczekajcie, kto był ze mną? Ja wam powiem, kto jest mordercą. Pierwsza rzecz. Evron przebiegł po trupie. Nie olał go totalnie. Miał go gdzieś. Ktoś... A przepraszam, ja jeszcze nie ogarniam. Dobra, tak, bo dobra, okej, spoko. Ja byłem obok Aliena. A kto był nad tobą, Evron? Jak przechodziłeś? Zacha i wcześniej Alien, ale Aliena nie widziałem już. Alien był ze mną w kamerach. Tak, ta, kto ja jeszcze był Alien, obok, my byliśmy, kto był obok nas? Alien najpierw na prawo. Kto tak, był obok nas, no. Alien? To... Gdzie w ogóle zostało ciało znalezione? Przy kamerze, no właśnie, nad kamerą. Nikiego w ogóle nie widziałem, Bladiego w ogóle nie widziałem. Evron przebiegł po trupie, to... minął się ze mną i ja wtedy zeskautowałem trupa. Ja ktoś wchodził do Venta, tylko widziałem. Nie mam pojęcia kto to jest. Tak? Albo Bloody, albo Nexe to jest. Tak. Okay. Bloody... Nie, widział ktoś Bladiego? Widział ktoś Bladiego? Alien nas widział w pierwszej rundzie. Ale przed śmiercią, poczekajcie. Robię cały czas zadania w tej grze, mam prawie wszystkie zadania wykonane. Ktoś wchodził do Venta i był to niebieskawy taki kolor. Zobaczyłem go przez sekundę. Ja do Bloody może. No to ima Bloody. Ja czy ktoś widział Bloody'ego? Chodziłem z tobą się wskakuje do Venta Bloody. Cały czas wiesz, że nie mogłem zabić nikogo z tych ludzi. Ale teraz cię nie widziałem, teraz cię nie widziałem. Tak, ale wtedy zginęły dwie osoby, nie mogłem ich zabić, skoro nie mogłem ich zabić, a zostały dwie ja jestem w 100% przekonany po tym, jak Bloody mówi, po jego tonie, że to nie on. I mi się wydaje, że to ale jest... Ale jak tutaj, widział go, że wskakuje do Venta? Evron może równie dobrze fejkować tak naprawdę. Nie, no nie, no Evron ale... przebiegł po trupie, naprzeciwko mnie. Nie, ja, dobra, gra pierwszy raz. Tak. Się Evron, no tak, no ale Evron dobra, przebiegł ja zgłosiłem... po trupie, ale on więc to nie ja zabiłem, no kiedy miałem zabić? Coś to ja zgłosiłem Bladiego, bo no, jak widział, że wskakuje do Venta, to tylko dlatego. No nie wiem, ale ktoś widział, jeszcze raz na szybko, widział ktoś jeszcze na Nexe, czy nie widział? Może być tak, że... Poczekaj, nie przerywaj mi teraz, cicho. Widział ktoś Nexe? Przed tym, jak ja znalazłem trupa. Chwilę przed tym. Nie, ja nie widziałem. Ja też nie. Ja też nie widziałem. Czy ktoś widział Bladiego? No ja nie widziałem Bladiego też. Może wskoczył do Venta właśnie. Dwa zadania w elektrycznym. Ja był co bardzo podejrzany, współpracuję ze sobą. Tak, 100% współpraca jest robiona. Ja gdzieś poszedłem.
ten, Diabeł ja i Blaszka... Ja się boję, bo ja nie jestem pewien nawet... Ponieważ ze sobą współpracują. To kto? I oni są zdrajcami, tak mi się wydaje. A Evron być może... Cały czas byłem na kamerach, ja trzy osoby mnie widziały. To przyznaję. Tak. Ja też widziałem, dobra. To jest Blady, widzowie. Blady i Evron. Ola Boga, jakie pieniądze! Zielony! Zielony dał 100 złotych, cześć, cześć. Cześć, Zielony, dziękuję bardzo, 100 złotych! Pepolowy na czacie dla Zielonego, widzowie. Nex albo Evron, na 100%. Evron, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. O. Dobra, kto znalazł ciało i gdzie? Chciałem tylko powiedzieć. Dobra, no. Wiem, to jest 100%, to jest Evron na 100%. Evron? Patrzyłem z kamery, diabeł był w pokoju ze mną, Evron był chodził cały czas obok. Nie widziałem jak zabijał, ale to jestem pewny, że to jest Evron na 100%. No dobra, to jak... To okej. Okay. Ale patrzcie, jeszcze ktoś... No nie. Bloody zginął. Bloody, dwie osoby. Dziękuję jeszcze raz, bardzo Bloody serdecznie, zginął. Zielony. 100 złotych! Bloody i diabeł. Nie, i to jest Evron na 100%, bo nikt nie przebiegał obok security i był tam tylko i diabeł i Evron. W sensie tak mi się wydaje, że to jest Evron na 100%. No dobra, no to znaczy, ja pamiętam, że byłem z Alienem i Miki i Bladim, chodziłem wtedy w nawigacji, no, później widziałem Mikiego i Bladiego. I nagle Bladi jakby umarł, a ja zostawiłem ciebie Miki z Bladiem. Ja pobiegłem tam robić do tego z kabelkami. No dobra, no to jak wiemy, że na 100% Evron, no to Evron. No i zobaczcie, jak teraz Evron będzie traitorem, a ja nie będę, macie 100% szansę, to jestem ja. Wiem, że powiedziałem to w taki sposób, że dałem wam tego, ale serio, nie jestem ja. W sensie robię zadania cały czas. Jeszcze Evron. Bloody wants to... Dobra, ale czemu ty go zabiłeś i zgłosiłeś? No właśnie, 5 kilometrów na dół, no myślałem, a ty skąd wiesz od razu, że to ja byłem? Tam... No nie wiem, bo tylko ciebie widziałem, a teraz kamerę patrzyłem. Jestem Usain Bolt, 5 kilometrów, 2 sekundy, elo. Dobra, robiłem questy, ale no następny jest ten, Miki. Imo. Ale to już, no, ja byłem pewien, w ogóle żałuję, że za pierwszym razem nie wywaliłem Evrona. Bo byłem pewny, że to jest on i to jest takie głupie granie na emocjach na tej zasadzie. Uj, ja gram drugi meczik, ja nie mam pojęcia co się dzieje, a chłop dobrze wie co się dzieje, bo ta gra jest prosta jak widły. I gra na emocjach typowo, tak samo Alien robił przez pierwsze 2-3 rundy. Dokładnie wiedział co się dzieje, ale palił głupa, że no przecież dopiero zacząłem grać. I tylko i wyłącznie dlatego Evron wtedy nie dostał na łeb tego reporta. A też głupią akcję odwalił, bo przebieg po trupie. Jesteście duchami, możecie robić zadania. Nie możecie po... No, następny trup. Nexa leży. I to bardzo dobre miejsce, raczej wątpię, żeby ktokolwiek go znalazł. No i Miki jest drugim, Evron Miki. I po sprawie, nie zdążą. A, Blaszkę naprawia, dobra, zdążą. Może... Blacha? Easy! Au! Ale Wiedziałem, biegłeś za mną mnie zabić, stary. Wiedziałem, ja wiedziałem, że to jest Miki, myślałem, że to jest Miki. Czemu nie wskazaliście w ogóle, ja pragnę zauważyć, ziomeczki, że drugi raz dzisiaj nabraliśmy się dokładnie na to samo. O lol, dopiero zacząłem grać w tą grę, nie mam pojęcia, co się dzieje. Dokładnie to samo zrobił Alien wcześniej. Ominął ciało, a nikt go nie skazał, no to bez sensu. I ten, no to masakra. No, widzę trupa! Ja nie wiedziałem, myślałem, że to wystrój w wnętrzu. Zauważyłem, że trup leży. Dwie osoby jeszcze nie dołączyły, Nexa i jeszcze jedna osoba. Ja już idę. Ale wyszło. Sorry. A kto wchodził w te wenty w wcześniejszej lundzie? Jak Evron przebiegał po trupie?
Miki, no to mnie podejrzewał w ogóle. Tak, to ja, to ja, to ja. Dobra, Elo, lecimy. Znowu. Na spokojnie. Dobra, do admina, na szybciocha. Mandzie, proszę, nie walnij mnie w sekundę, co? Dobra, dużo osób. Będę musiał bardziej zapobiegawczo grać teraz, żeby znowu jakoś szybko nie paść. Żeby móc się ewentualnie trochę pokłócić, widzowie. Widzowie! Tego typu. Electrical box. Mam nadzieję, że tylko jakiegoś trupa tu nie spotkam. Padnę? Dwie osoby tu piły, koks. Zacha blaszka. Zacha robi kabelki. Ja pierdykam, jakie dotacje. Przypominam się tylko. To dziękuję bardzo za dotację. A czy to już mi zapomniałem? Czy mi się... Archie dał 25. Czy przypominasz się, że żyjesz? Przypominam się tylko. Dziękuję bardzo za 25 zł, byku. Oho. Ciało zostało znalezione przeze mnie i przez Mandzia i chyba kto tam jeszcze był? Vladi, ja jestem obok was. Może mi wytłumaczyć, czemu biegałeś całą rundę prawie za mną? Za tobą? A szczerze to dostałem dotację przed sekundą i zacząłem gadać do czatu. Aha, okej, okay, dobra. Ale nawet nie zauważyłem, że biegałem z jakimkolwiek. Poszedłem zrobić quest. Ja się przejebałem, coś mi zrobisz, co nie? Gdzie w ogóle zostało znalazł ciało jeszcze raz? Mandzio i kto? Ja, Nexe. Nexe i ja, tak? No, no, no. Ja też jestem tam. Tak, byłem tam, no tylko nie wiedziałem, że to Kogo widzieliście? Kogo widzieliście? Ja właśnie widziałem. Evron przebiegał dalej tam brzeg tego, tak, ale. Lepiej od ile nie. Było widać Evrona, ale nie wiem, czy on tam wchodził. Nie. Blaszka chyba z Zachą wtedy robili bawi, questa. Tak, i ja zostawiłem ciebie wtedy. Słuchajcie, kurde, jest myk, patrzcie. Zacha z Blaszką weszli. Zacha został na samej górze robiąc questa. I Zacha teraz nie żyje. A jak my schodziliśmy na dół, Evron szedł na górę tego. Ty mnie widziałeś, jak ja uciekałem, bo ty wtedy widziałeś Zacha no i słuchaj, jak ja wychodziłem. Ale Evron szedł. Ty byłeś w Electrical Boxie? Na dole po lewej? Nie, nie byłem w Electrical Boxie. Ja byłem na turbo Zacha dole, jak jeszcze. Wy wchodziliście do elektryka, to już było głosowanie. Słuchaj, była sytuacja taka, ja zrobiłem questa w elektrycznym, miałem ten suwak do przyciągnięcia na górze, po czym ja wychodziłem, Zacha został na górze, bo mówiłem jeszcze, a co tam Zacha robi? Zacha zakręci kabelki. I słuchajcie, kto jeszcze ze mną był w elektrycznym pokoju? I jeszcze ktoś przyszedł do tego elektrycznego pokoju, to wchodził Evron na 100%, bo jeszcze się śmiałem, że miał czapkę z gówna na czole. I chyba wtedy Evron właśnie wchodził. Więc Evron walnął Zachę. 100% nie! Nie. Zacha apczył na wentylach. Evron, jakie robiłeś zadanie? Ja miałem przy elektryce. Na samej. A gdzie leżał Zacha? Gdzie leżał Zacha? W elektryku? Nie, jest Evron zadanie. Zacha, nie. Zacha stał na samym dole jakie mapy, na wentylu. Evron, co robiłeś? No, że... Jakie robiłeś zadanie? O dwa. No dobra, ale to dwa. Kabelki jakieś miałem. No nie wiem, no stary, ja sobie z tymi kabelkami. On pierwszy raz gra, dobra, Evron. Wiedzam, jakieś kable miałem do zrobienia. No i co musiałeś z nimi zrobić? Nie wiem, bo nie zrobiłem tego questa. Mam 700 promi. Kabelki były, no. No niestety tutaj... Pierwszy raz gra w tą grę, co, że przebiegłem po trupie? Jest? Jest. Kiedykolwiek był cywilem, to może bym wiedział, co oni robią. Trzeci raz z rzędu jest. A dobra, sorry. Kurde. Najgorszy impostor na świecie, autentyk, no. Ja pierdolę. Trzech typów wyszło z pokoju, jest tylko jeden w środku, ja wchodzę, zabijam typa. Ej, to nie ja byłem! No serio, pierwszy raz gram w tą grę. Questa robiłem, kabelki były. Bad. Jest jak jest, Sadge. Czego mu Manger nie robi questa? Mam tylko jednego impostora, on będzie się teraz bardzo mocno z tyłu trzymał. Dobra, panowie. Gdzie był trup? Trup był na samym końcu po prawo. Okej, okay. I bez Bladich. Patrzyłem na kamery, cały czas. Tylko Bladiego z nami nie było, by the way.
Mandzio, Alien i Debiu byli cały czas na reaktorze, cały czas patrzyłem w kamery. Oni są czyści. Bloody. Przebiegałem akurat... Zadanie po prawej stronie, aczkolwiek jak włączył się reaktor, zacząłem biec w tamtym kierunku i nie widziałem po prostu. Widziałem Bloody patrzył, dobranoc. Widziałem patrzona na kamerach, Bloody'ego nie widziałem ani razu, jak usłyszę za Bloody'im. Nasza czwórka była, oprócz Patchola i Bloody'ego byliśmy po lewej stronie. Tak. W ogóle jako my w trójkę, Mandzio, Diabeł i ja pobiegliśmy do reaktora. Tak, to prawda, a ja byłem w kamerach i widziałem. Kamerach, no tak. Kamery migały na czerwono. Cały czas, no. Panowie, ja robiłem zadanie po prostu u góry z takim jakby strzelaniem do asteroid i biegłem już do reaktora, ale niestety nie zdążyłem i wróciłem sobie. Ja robię zadanie z komunikacją. Strzelałeś do reaktora, a teraz strzelaj do Bladiego. I paf. I wpadł. Tyś, ale będzie zgleba, jak nie będzie on, co? Teraz Bloody Hostet będzie trzymał przez 90 sekund, powinien nie głosować. Trud. No trudno. GG. Chyba F, dobrze, GG. Bloody, ja w ogóle tobie zaufałem, bo mówię, ale to fajnie, dobra, zaufam tobie, nawigację robisz to, nie? To był taki chamski outplay, pytają mnie, jakie mam questy, jak ja nigdy cywilem nie wypełniam. No kamienie miałem, tego bagno miałem. Nie pykło tym razem. Strasznie, bo to nie z Lebronem wyszło na początku. To jest najlepsze? Wiecie, co jest najlepsze? Nie ja zabiłem Zachę, tylko druga osoba. Serio? Bo tak, był Zacha, był Zacha, stał na bęcach. Mogłeś wymyślić lepsze kłamstwo, mogłeś powiedzieć, że nie wiem, krzyczałem na czat właśnie, czy albo Freeza. Ale wiesz co, najlepsze było to, że ja mogłem powiedzieć prawdę, bo ja legit nie zabiłem Zachę, nie? Więc mówię, no co, no biegałem sobie po mapie, bo nie wiem, co robić. Ale i tak, jakie miałeś zadanie? Kabelki, a co z tymi kabelkami? No kabelki były, tak, były kabelki. Belki.